Żeby ten przemysł się rozwijał, bo nadal trzeba to określić przemysłem, potrzebne jest wsparcie od strony państwa. Myślę, że prostą koncepcją, która została jakby trochę nieprzyjęta do wiadomości, byłoby rozwijanie talentów programistycznych Polaków, a jest dużo młodych ludzi, którzy są świetnymi programistami. Moja taka wizja byłaby bardzo prosta, jeśli państwo zdecydowałoby się, a na przykład w Niemczech był taki model, wprowadzić w niektórych instytucjach rozwiązania open source'owe. W tym momencie, ja nie mówię, że to jest rozwiązanie lepsze czy tańsze, bo tutaj można zawsze polemizować. Natomiast to stworzyłoby dość duży rynek specjalistów od tegoż rozwiązania. Czyli wszystko, co wiąże się z Linuxem, ma wiele zalet. Po pierwsze jest tanie, po drugie wymaga kształcenia dużej ilości osób, a poza tym my takich ludzi mamy. Dużo ludzi, dużo młodych ludzi w Polsce zna się na Linuxie, mniej czy lepiej. I to jest chyba dość duży segment, jeżeli byłby przez państwo wspierany, czyli no prosto, jeżeli jakieś instytucje typu ZUS czy no ministerstwa zdecydowałyby się na wprowadzenie u siebie w obiegu swoich dokumentów czy w ogóle w instytucji zastosowanie rozwiązań open source'owych, to spowodowałoby, że chociażby problem bezrobocia dla młodych ludzi plus stworzenia silnej kadry, którą można by było brutalnie eksportować, prawda? W sensie takim, że sprzedawać te usługi, nie w sensie ludzi, bo teraz w dobie internetu można siedząc w Warszawie oprogramować no, jakąś maszynę w Seattle czy gdziekolwiek kto chce, prawda? Teraz jeżeli w dobie pracy zdalnej. Czyli ten przemysł, taki, ten segment programistyczny, ja widzę po prostu grupę młodych ludzi, którzy siedzą przy swoich pecetach w domu i rozwiązują pewne problemy oprogramowania. Ale żeby ich to wszystko wciągnąć, muszą dostać pewien zastrzyk finansowy, pewien zastrzyk startu, zamiast im rozdawać firmy, prawda, i obiecywać im coś na początek, firmę na próbę, to ja bym od razu dał im pracę w instytucjach, żeby tam administrowali czy tworzyli open source'owe oprogramowanie dla potrzeby państwa. Nawet jeśli nie byłoby to z punktu widzenia ekonomicznego specjalnie uzasadnione. Natomiast rozwiązałoby problem, jednocześnie tworząc jakąś dużą kadrę młodych programistów. Prawda? Czyli to jest ten segment tego przemysłu, który no jakby was interesował, ten polski krzem. To są duże zasoby wśród młodych programistów i platforma open source. Tak? Tak mi się wydaje i widać w tej chwili, że Linux zaczyna wypierać Windowsy w wielu rozwiązaniach, szczególnie tych bardziej profesjonalnych.